18 stycznia 2013 roku, kilka minut po godzinie 17, w Ratuszu Nowosądeckim rozpoczął się koncert chóru pod batutą Sylwii Tomaszewskiej. Witam parlamentarzystów w osobach pana Andrzeja Romanka i pana posła Arkadiusza Mularczyka. Serdecznie witam. Jest mi bardzo miło przywitać panią Martę Mordarską, radną województwa Sejmiku Małopolskiego. Bardzo pani serdecznie witam. Witam radnych miasta Nowego Sącza z wiceprzewodniczącym tej rady, panem Grzegorzem Doboszem. Witam serdecznie radnych. Widzę tutaj pana Józefa Wiktora, pana Mieczysława Wirża, pana Tadeusza Lupę. Bardzo, bardzo serdecznie witam. Jest mi niezmiernie miło przywitać na dzisiejszym spotkaniu pana prezydenta Wyższej Szkoły Biznesu, pana Krzysztofa Pawłowskiego. Panie prezydencie, serdecznie witam. Również miło mi jest przywitać pana rektora Wyższej Szkoły Biznesu, pana Wiktora Atenę. Bardzo, bardzo serdecznie. Serdecznie witam koleżanki i kolegów na dzisiejszym spotkaniu i oddaję głos. Gorąco zapraszam Agnieszka Banek. Już za chwilę także, szanowni państwo, występy wokalne, na które także będę gorąco zapraszał. Posłuchajcie, dziecina gdzieś chwili, lecz ten głos wrzewą świata stłumiony. Cicho, cicho i kroku zwolnijcie, bo miniecie stajenkę ubogą, a tam w żłobie wszak kryje się życie. Kto w nim leży, jest prawdą i drogą. Niech uciszy się świat rozkrzyczany, w siebie patrzeć niech wreszcie przestanie. Wtedy pokój dotychczas nieznany spłynie w serca z aniołów śpiewanych. Szanowni państwo, razem z nami dzisiejszego wieczoru są również przedstawiciele Studia Piosenki Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Zapraszam już teraz na występ Justyny Rams, która zaśpiewa dla państwa kolędę o ludzkim zrozumieniu. Temat jak najbardziej na czasie. Gorąco zapraszam. No właśnie ciebie, człowieku, woła tę noc, gdy samotność najbardziej boli. Każde puste miejsce przy gminie słowa, gdzie modlitwa rany w pamięci zaboli. Tak wiele znam słów, które nic nie znaczą, choć znaczy ze sobą niosły tak wiele, bo każdy ich sens w ciemny brak przeinaczył. Ludzie, żeby swoje osiągnąć cele. Więc teraz nie wierzysz, nie ufasz nikomu, kto twoim nieciemnionym słów gładkich częstuje, bo wiesz, że im dalej go wpuścisz do domu, tym mocniej cię później cię zdrady ukryje. Szanowni państwo, przed nami kolejny występ wokalny. Jarosław Baziak, Studio Piosenki Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu i piosenka o pięknym tytule Bądź Dobry Jak Lew. Zapraszam. Za oknem pada śnieg, jest mróz, hula wiatr, a w domu cicho, ciepło, inny świat. Hej Panie, pobłogosław dziś. Ty przecież wiesz, że nie są źli, po prostu źle im szło. Tak mam przecież chcą coś zjeść i ciepły kąt.
i myślę wigilijną noc, dlaczego jest mi wstyd zaprosić tych, co sami są, uśmiechem otrzeć łzy. Sam nie wiem, jak to jest, odwracam się, tak mi wstyd. Bądź dobry, tak jak chleb, słyszałem gdzieś i co inny. I w waszym imieniu podziękować również naszym gościom, którzy nas wspierali w trudnych sytuacjach, urzędowi miasta, radnym miasta i radnym starostwa, wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ten program został w pełni zrealizowany. Co nas czeka w roku 2013? Myślę, że będziemy wszystkie te piękne zadania, których realizowaliśmy, które były skuteczne i efektywne, kontynuować, ale życie przynosi nowe wyzwania i myślę, że będziemy również nowe zadania realizować. To tyle, bo nie chcę tutaj włączyć długim przemówieniem tej uroczystości. Bardzo serdecznie dziękuję. No to, mili Państwo, podsumowaliśmy rok 2012. Ja bardzo gorąco zapraszam na kolejny występ, bardzo, bardzo artystyczny. Już za moment wystąpi przed Państwem parafialny chór Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Nowym Sączu. Szanowni Państwo, chór, który powstał tak naprawdę rok temu i dużo i niedużo czasu, jak sami Państwo za chwilę zobaczycie, reprezentuje naprawdę bardzo wysoki poziom, a przede wszystkim członkowie wkładają całe serce w to, aby śpiewać jak najpiękniej. Oczywiście głównym założeniem było śpiewać na chwałę Boga, ale co istotne, chór nie zamyka się tylko na muzykę sakralną i nie ogranicza się do jednego stylu, a w repertuarze chóru są także utwory współczesne, jak i klasyka, utwory z gatunku gospel, jak i klasyczne utwory bluesowe, popularne pieśni, historyczne, hymny chrześcijańskie oraz oczywiście standardy muzyki ewangelicznej. Drodzy Państwo, chór jest prowadzony przez panią dyrygent Sylwię Tomaszewską, która wkłada w to przedsięwzięcie ogromnie dużo własnego serca i co najważniejsze, ten chór, gdybyście Państwo mieli okazję pojawić się na próbach, to chór z bardzo domową atmosferą. Ci ludzie nie tylko śpiewają, ale spotykają się po to, aby przebywać ze sobą i czerpać radość właśnie z tego przebywania. Szanowni Państwo, gorąco zapraszam. Parafialny chór Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Nowym Sączu.